poszło. I ten okrutny matriarchat się ciągnie, jest przyczyną większości nieszczęść w ogóle, jakby nas spotykają. No ale jakoś tam żyjemy i to jest chyba najważniejsze. Nawet taką piosenkę napisałem. Ale się nudzi, ale się nudzi. Ale dlatego, że będzie sprzedawał płyty. Spóźniona kobieta. Are you ready? Yeah.
przed szybą. Bardzo ładnie idzie klaskanie, a ciekawe jak pójdzie śpiewanie. Możemy zrobić próbę? Tak, podam tekst. Rozwalimy dziś te budy. Ja śpiewam, rozwalimy, wy śpiewacie dziś te budy. Możemy? Oczywiście chodzi o takie rozwalenie mentalne. Nie namawiam absolutnie do przemocy. Czyli spróbujemy. Rozwalimy! Dziś te budy! Rozwalimy! Dziś te budy! Rozwalimy! Dziś te budy! Rozwalimy! Dziś te budy! Super po prostu, super, super. No nie zagram tego, ale... Zagram taką piosenkę pod tytułem Król Bluesa i tam też można śpiewać. Będzie się śpiewać Król Bluesa i jego mandolina, dobrze? Dobrze? Ta piosenka opisuje moje autentyczne spotkanie z takim facetem, który w latach 90. A teraz jak ktoś gra w ogóle na ulicy, to w ogóle nie jest nic dziwnego, nie? Ale tak w 90. roku to było takie wielkie halo, że ktoś w ogóle w tym kraju bierze gitarę albo właśnie ona mandolinę i gra na ulicy, a on w ogóle śpiewał piosenkę I went down! To St. James Infirmary. I wyglądał jak Mendel. Wyglądał jak Mendel, nie? I dał mi wizytówkę nawet. I tam na tej wizytówce było napisane jego imię i nazwisko. I szukałem go w internecie. I jako adres był podany od tego dnia. Nie? Także rzeczywiście wyglądał jak Mendel. I było to po prostu jakby trochę prawdą o nim. Ale też rzeczywiście był królem bluesa. Wtedy on się sam odwołał tym królem bluesa i chyba nikt go tego czasu nie zdetronizował, no bo jak nie on, to kto?
słońce powoli w szary stawało się kolorowe. Uwiniści na książkach próbowali się dogadzić przy nagrze dla schodników. To odbicie literacji. A ja czasem sobie myślę, gdy nadchodzi godzina. Wieczorna, gdzie dzisiaj jest król bluesa i jego mandolina. Król bluesa. Rozumiem, że to znaczy podwojenie stawki, bo jeszcze...